Witam wszystkich serdecznie na kanale Euromilk. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Brzozówka u pana Jarosława i przed nami pierwsze uruchomienie wozu paszowego, jakim jest Puma 11 HDM. Mamy system poziomy do mieszania. Klienci, którzy decydują się na naszą maszynę, mają zapewniony transport oraz pierwsze uruchomienie z instruktorem obsługi maszyny. Zapraszamy do krótkiej relacji oraz do kontaktu z naszą firmą. Prezentowany model wozu poziomego Puma 11 HDM wyposażony jest w dwie taśmy przenośne PCV o długości 1 m, napędzane hydromotorem z możliwością regulacji prędkości wyrzutu taśmy. Wóz paszowy wyposażony jest w rewers, dzięki czemu możemy uzyskać lewe i prawe obroty wałków na ślimaku. Wóz Puma 11 HD posiada 128 noży gwiazdkowych, dzięki czemu nasza pasza jest bardzo dobrze docięta. Dla klientów bardziej wymagających możemy zastosować podwójną ilość noży, żeby pasza była lepiej wymieszana i była jeszcze bardziej homogenna. Maszyna wyposażona jest w sterownik elektryczny Manual Plus, który sterujemy przełącznikami. Mamy dodatkowe zabezpieczenia, jak bezpieczniki topikowe oraz przełącznik zasilania prądowego. Każde okno ma oddzielny panel sterujący z dodatkowo zapasowym sterowaniem. Przełączniki do włączenia taśmy mamy na zapadki, co poprawia komfort naszej pracy. Wagę włączamy tym pomarańczowym przyciskiem. Wtedy nam się wyświetlacz odpala. Chcemy sterować wagę, naciskamy tutaj total, czyli 0, skakujemy tara i potem jest, jak wyskoczy nam OK, puszczamy i będziemy mieli wyzerowaną wagę. Tutaj jeżeli chodzi o sterowanie, mamy elektryczne z cewkami, niebieskie pokrętła są od prędkości regulacji taśmy i tutaj też mamy sterowanie awaryjne, czyli jak mamy na przykład sterowanie awarię sterownika, czyli nie mamy jakiegoś prądu czy coś takiego, to możemy sobie tymi dźwigniami normalnie, manualnie podejść i obsługiwać tutaj wóz. Rewers, czyli jeżeli chcemy cofnąć walce, przekładamy wałeczek na rewers, 2-3 obroty, żeby nam się zluzowało i wtedy przekładamy z powrotem na właściwe obroty i mieszamy sobie tutaj dalej, tak? I jeżeli chcemy wyregulować dyszel, to możemy tymi śrubami zrobić niżej, wyżej lub też zrobić na zaczep górny. Tylko wtedy trzeba obrócić o 180 stopni, żeby to nam działało. Wałek szerokokątny mamy już docięty i dopasowany. Olej mamy też zalany. Także zaczynamy. Mieszamy.